Rozdział 17. Stan żołnierski. Weszliśmy tedy w ostatnią ulicę i zaraz na pierwszym placu widziałem stało dużo ludzi w czerwonym ubraniu. Podszedłszy do nich, słyszę ich rozmowy. Naradzali się o tym, jakim sposobem można by śmierci dać takie skrzydła, żeby z daleka i z bliska ludzi ścinała. Również naradzali się, jak w okamgnieniu można by zburzyć, co ludzie w ciągu wieków zbudowali. Te rozmowy serce moje przeraziły. Co dotąd widziałem z ludzkich uczynków, to wszystko zmierzało do polepszenia bytu człowieczego, do umysłowego wykształcenia ludzi. Ci przeciwnie o tym rozmyślali, jakby dobrobyt i życie człowieka w niwecz obrócili. Tłumacz odpowiedział mi, że i ci ludzie do dobrego dążą, tylko sobie inną drogę obrali. Oni przeszkody z drogi usuwają, jak się sam przekonasz. Wstępujemy do bramy. Zamiast odźwiernego stoją jacyś ludzie z bębnami u piersi i każdego, który chce wejść, pytają się, czy ma torbę. Gdy ją przed nimi ukazał, otworzyli, sypnęli w nią pieniądze, mówiąc, ta skóra tedy będzie zapłacona. Prowadzili go do jakiegoś sklepu, a gdy stąd wyszedł ogniem i żelazem uzbrojony, kazali mu iść dalej na jakiś tam plac. Ja też chciałem wiedzieć, co w tym sklepie jest, przeto tam najprzód wstąpiłem, a oto po wszystkich stronach, aż ani końca widzieć nie było, ogromne kupy wszelakiej zbroi, na tysiące wozów nie można jej zabrać. Są sprzęty do kłucia, sieczenia, rżnięcia, bodzenia, rąbania, szczepienia, cięcia, targania, palenia, słowem do odbierania człowiekowi życia. Jedne narzędzia były z żelaza, inne z ołowiu, inne z drzewa, inne z kamienia, także na ten widok zgrozą był przejęty. Na jakiegoż zwierza są te przybory? Zapytałem zaniepokojony. To wszystko na ludzi, odpowiedział tłumacz. Na ludzi? Rzekłem. Ach, ja myślałem na wściekłą zwierzynę, na jakieś straszne, dzikie potwory. Ach, cóż za okrutność, że ludzie na ludzi tak okropne rzeczy wymyślają i robią. Ach, jakiś ty tkliwy, odpowiada tłumacz i śmieje się ze mnie. Naraz uderzono w bębny, zagrały trąby i stał się krzyk i łoskot przeraźliwy. Każdy się zrywa, dobywa miecza, sięga po szablę i włócznię i co ma, bez wszelkiej litości, rąbiąc i bodąc jeden drugiego, aż krew wszędzie tryska i strumieniem płynie. Biją i rąbią, kolą i siekają, jak najgorsi zbójcy. Na wszystkie strony rozlega się grzmot, słyszać tętent koni, chrzęst pancerzy, dźwięk mieczów, huk, strzelby, świst i gwizdanie kul przelatujących, odgłos trąb i huk bębnów, krzyk tych, co do boju wojsko zachęcają, okrzyki zwycięzców, jęki zranionych i umierających. Tu widzisz straszne gradobicie ołowianych strzał, tu słyszysz straszliwy grzmot i błyskanie armatnich wystrzałów. Tu temu tam owemu odleciała ręka, noga albo głowa, tu się jeden przez drugiego wali, a wszyscy we krwi broczą. Ach, wszechmocny Boże, cóż się tu już dzieje? Westchnąłem głęboko. Czy to już cały ten świat zaginie? Opamiętawszy się, pospieszyłem z tego okropnego miejsca, ale nie wiem, jakom się wydostał. Odetchnąwszy nieco, drżąc na całym ciele, do przewodników się odzywam, mówiąc, jakżeście mnie tu przyprowadzili. Odpowiadają, nie wieściuch z ciebie, kto chce być człowiekiem, musi się docierać. Ach, cóż ci ludzie sobie zawinili, pytam się dalej. Panowie się z sobą poróżnili, a innym sposobem nie było można sprawy załagodzić. A czemuś się znowu nie pogodzą, zapytałem. A któż ich tam ma godzić, odpowiedział na to. Wielcy panowie nie mają sędziego nad sobą, oni sami muszą rozstrzygnąć swe sprawy orężem i mieczem. Kto innemu mieczem zaszermuje, a ogniem zakurzy, ten postawi na swem. O, barbarzyństwo i wściekło straszliwa, zauważyłem. Czy na rozstrzygnięcie powikłanej sprawy istotnie innej drogi nie mają?
Dzikim potworom, nierozumnym ludziom tak rozpierać się godzi. Wtem widzę, jako z pobojowiska wynoszą rannych. Jedni mieli porąbane ręce, nogi, głowę, nos, poszarpane ciało, porąbaną skórę, a cali byli zbroczeni we krwi, aż przykro było na nich się popatrzyć, choć tylko przez litość. Tłumacz mi powiada, to się wszystko zgoi, żołnierz jest dobrze zahartowany. A cóż o tych powiesz, co trupem polegli, pytam, zniechęcony, a wszak im za głowę z góry zapłacili, odpowiada na to. Jak to rozumiesz, zapytałem się, czy nie widziałeś, jakie wygody przedtem miewali, a niewygody, jakie ponosili, czy to nic nie znaczy, odpowiedziałem. Biedne to zresztą były rozkosze, z których się cieszyli, bo czy to przyjemność dlatego się karmić, aby niebawem dostać się na jatkę? Brzydzę się tem życiem, nie chcę, o nie chcę do nich należeć. Wychodźmy dalej. Rozdział 18. Stan rycerski. Popatrz się tylko, rzeczy mój tłumacz, jakiej czci doznaje, kto po bohatersku się zachowuje, a przez oszczepy, miecze, kule, strzały przebić się umie. Wiodą mnie tedy na jakiś pałac. Tam panujący siedział na tronie, chwale majestatu i wezwał do siebie niektórych ludzi, którzy sobie mężnie w świecie poczynali. Dużo ich śpieszyło, niosąc ze sobą czaszki, kości, żebra, pięści, wory i worki, które wrogom poodcinali i z sobą zabrali. Za to odbierali pochwały. Monarcha im dawał jakieś malowidła, które zapewniały pewne przywileje przed różnymi ludźmi. Odszczególnieni przywiązywali te malowidła do długich drążków i wysoko je przed oczyma ludzi nosili. Widząc te oznaki, nie tylko rycerze o nie się głosili, lecz także ludzie innych powołań przystępowali, aby je uzyskać. Jedni od rzemiosła, drudzy od książek szli przed majestat, a nie mając ran ani zdobyczy zebranych na wojnie, własne swe worki kładli przed króla, albo też kreski, które w księgach wypisali. Tym też dawano podobne odznaki, nawet okazalsze niż tamtym i na wyższą sień ich z pałacu wypuszczano. Wszedłszy tam za nimi, widziałem, jak się tłumnie przechadzali z głową podniesioną, na piętach ostrogi, a u boku szabla. Nie odważyłem się przystąpić bliżej, dobrze zrobiłem. Niebawem spostrzegłem, jak się niejednemu, co się do nich garnął, niepięknie powiodło. Którzy się nadto blisko dociskali, którzy im z drogi nie ustępowali, którzy dość głęboko się nie kłaniali, którzy tytułu dosyć wyraźnie nie wymawiali, ci wszyscy na sobie odczuli pięście odszczególnionych. Tego się lękając, chciałem i ja odejść, ale wszechwiec radził, mówiąc mi, przypatrz się jeszcze lepiej, tylko ostrożnie. Tak więc z daleka się przypatruję, co to właściwie ci panowie robią. Tu widzę, jak się według oddanych swobód stanu swego dziwnie zachowują. Jedni bruk deptają, drudzy nogami konia obejmują, inni z hartami na zające i wilki polują, inni chłopów do roboty pędzą, w wieżach zamykają i znów wypuszczają. Inni koło stołów niepoliczonymi zastawionych misami siadają, długo pod nimi nogi trzymają, potem nogami sztucznie zaplatają, paluszki całują, warcaby i kostki umiejętnie grają, bezwstydnie gadają i tym podobne rzeczy wyprawiają. Swobodami, mówią, jest im potwierdzono, że cokolwiek czynią szlachectwa, piętno na sobie nosi, a żaden inny tylko szlachcice mają do nich przystęp. Niektórzy swe herby nawzajem mierzyli, im który był większy, ten więcej znaczył, kto zaś miał nowy, to nad nim tylko głowami chwiali. Jeszcze niektóre rzeczy widziałem, co mi się bardzo dziwnie przedstawiały, lecz o tych wspominać się nie odważam. Tyle tylko rzekę, że gdym się marnością ich postępowania bliżej przypatrzył, odniosłem się z prośbą do swego przywódcy, byśmy dalej poszli, co się też stało. Gdyśmy szli, rzekł do mnie tłumacz. Tak widziałeś pracę, utrapienie ludzi, a nic ci się z tego nie podobało.
Już ci się zdaje, że krom pracy ludzie wcale nic nie mają. Wszakże wiedz, że wszystkie te prace są tylko drogą do odpocznienia, do którego wszyscy dochodzą, choć siebie w pracy dosyć szanowali. Gdy tego dosięgną, czego szukali, majątku i sławy, czci i wygody i różnej rozkoszy, to im się wydaje, że dosyć mają, w czym by się kochali. Przeto cię na zamek pociechy ludzkiej zaprowadzimy, abyś się przekonał, jaki cel wszystka ludzka praca ma. To było dla mnie wielką radością, albowiem sobie wyobrażałem, że tam odpoczynek i pocieszenie umysłu znajdę. Rozdział 19. Pielgrzym się dostał między gazeciarzy. Przychodząc do bramy, widzę na rynku po lewej stronie gromadę ludzi. Wszędobył mówi: o, tych tutaj minąć chyba nie możemy. Cóż to tu mają? Zapytałem wodza. On na to mówi: chodź i oglądaj. Przyszliśmy do nich, a oni stojąc co dwóch albo trzech, jedni przeciw drugim, wywijają palcem, pokręcają głową, machają rękami, skrobią za uszami. W końcu jedni od radości krzyczą, drudzy płaczą. Co to oni robią? Pytam się wodza. Czy jaką komedię grają? Nie myśl, że to gra, odparł przewodnik. To rzeczy prawdziwe, jak się w świecie dzieją. Dla jednych są dziwne, dla drugich śmieszne. Inni się znowu nad nimi gniewają, jak komu przypada. Ja pragnę wiedzieć, odpowiedziałem. Co to jest za sprawa, nad którą się jedni dziwują, inni śmieją, a inni gniewają? Tem patrząc widzę, a oni jakieś piszczałki trzymają. Jeden do drugiego chyli się i coś do ucha mu piska. Gdy dźwięk piszczałki był dla ucha miły, to się radowali. Gdy był skrzypliwy i nieprzyjemny, to się otrząsali. Bardzo mnie dziwiło, jak to być może, że dźwięk piszczałki jednej i tej samej był dla jednych miłym, iż się od tańców wstrzymać nie mogli, dla drugich tak przykrym, że zatuliwszy uszy uciekali, albo słuchając żebliwie płakali. Rzekłem u siebie, toć to coś dziwnego, że jedna i ta sama piszczałka jednemu tak słodko, a innemu tak gorzko gra. Odpowiada tłumacz, nie różnica dźwięku, lecz różnica słuchu to robi. Jedno i to samo lekarstwo nie działa u wszystkich chorych jednako, według tego, jaka jest choroba. Według usposobienia umysłu człowieka jest mu dźwięk piszczałki miłym albo przykrym. A skądże się te piszczałki biorą? Zewsząd je przynoszą, odpowiedział na to. Czy nie widzisz oto sprzedających? Spojrzawszy, widziałam, jak chodzą i jeżdżą ludzie osobno na to powołani, aby te piszczałki rozpowszechniali. Jedni jeździli na prędkich koniach, od tych najwięcej ludzie kupowali. Inni chodzili pieszo, a nawet na kulach niektórzy się snuli. Od tych ludzi mądrzy najchętniej brali, bo powiadali, że te są pewniejsze. Ja na te piszczałki nie tylko patrzałem, lecz też ich dźwiękom się przysłuchiwałem, tu i tam, na chwilę się zatrzymując. Tak się przekonałem, że jest w tym coś nader lubego, słuchać takich dźwięków, które z rozlicznych stron nas dochodzą. Jedno mi tylko się nie podobało, mianowicie to, że niektórzy ludzie wszystkie piszczałki dla siebie brali, jakie tylko mogli uzyskać, a gdy nieco na nich pograli, to je znowu precz odrzucali. Z rozmaitych stanów tacy pochodzili. W domu ni na chwilę nie usiedzieli, na rynku prawie zawsze przebywali, czatując, czekając, a gdy gdzie co piskło, ucha nadstawiając. Te rzeczy mi się nie podobały, gdym marność ich poznał. Często smutne dźwięki dały się słyszeć, w ten czas się wszyscy bardzo zasmucili. Za chwilkę inny głos się odezwał, a z przerażenia powstały śmiechy. Niektóre piszczałki tak prześlicznie grały, że słuchający z radości pląsali i uniesienia okrzyk wydawali. Wtem się dźwięk przemienił, albo ustawając, albo w przeraźliwe syki przechodząc, tak że się ludzie cieszyć przestali, albo po prostu dreszczów doznawali. Było się wtedy nad czym dobrze uśmiać, kiedy człowiek widział, jak ludzie za lada powiewem wiatru w szaleństwo wpadają. Tych sobie chwaliłem, co na te szaleństwa wcale nie zważając spokojnie swe prace wykonywali.
Była w tem wszelako pewna nieprzyjemność, jak sam spostrzegłem. Gdy kto na dźwięki naokoło siebie uwagi nie zwracał, to mu bardzo łatwo kto z otoczenia coś na kark zawiesił. Potem i o tem się przekonałem, że nie było wcale rzeczą bezpieczną temi piszczałkami wiele się zajmować, ponieważ ich dźwięki nie były jednakie dla wszystkich uszu. To stąd powstawały nieporozumienia, aż nawet do pięści i do szarpania się posuwano. Ba, mnie samego spotkała przygoda. Wziąwszy do ręki piszczałkę mającą dźwięk bardzo miły, podałem ją przyjacielowi swemu, aby na niej zagrał. Ale ktoś z obecnych wyrwał mi ją z ręki, rzucił o ziemię, podeptał nogami, wystawiając na mnie, dlaczego się w sprawy innych ludzi wtrącam. Porwał mnie za ramię i chciał za drzwi wyrzucić, ale ja, widząc jego gniew ognisty, sam uciekałem. A ponieważ przywódcy moi dużo o ogrodzie fortuny mówili, więc tam poszliśmy. Rozdział 20. Pielgrzym ogląda zamek fortuny i przystęp do niego. Gdyśmy się do tego grodu miłego już przybliżyli, ujrzałem zastępy ludu garnące się ze wszystkich stron miasta i szukające, jakby do grodu przystęp znaleźli i w górę do niego jakoś się dostali. Jedna tam tylko prowadziła brama, wysoka i wąska, lecz ta się zapadła i cierniem zarosła. Imię jej było, zdaje mi się, Cnota. Ludzie mówili, że w dawniejszych czasach ona tylko jedna do grodu fortuny prowadziła, a potem jakaś przygoda zaszła, przy której się brama całkiem zawaliła. Więc jej zaniechano, podobno dlatego, że była przykrą i nieprzystępną, przeto innych mniejszych bramek narobiono. Przełamano mury i z jednej i z drugiej strony zrobiono niewielkie otwory. Przechodząc widziałem nad nimi napisy nie bardzo pochlebne. Miał imiona obłuda, kłamstwo, pochlebstwo, nieprawość, fortel, przemoc i tak dalej. Gdym imiona czytał i wypowiadał, gniewali się na mnie, którzy tędy szli szemrając i chcąc wyrzucić mnie na dół, także musiałem zatulić usta. Patrząc, postrzegłem, że niektórzy jednak na tę starą bramę się udawali przez rumowiska i gęste ciernie. Jedni z tych doszli do wytkniętego celu, ale inni nie. Przeciwnie, do innych wracali bram i tędy w górę się dobijali. Wszedłem i ja, lecz przekonałem się, że gród stoi wyżej. Byłem na placu, gdzie mnóstwo ludzi stało wokoło, spoglądając w górę, boleśnie wzdychając. Pytam się, co robią? Odpowiedziano, że tu czekają, czy i na nich fortuna łaskawie nie spojrzy i do zamku swego wpuścić nie zechce. A czy się tam jednak wszyscy nie dostaną? Przecież wszyscy o to błagają. Odpowiadano, każdy się może do tego przyczynić, jak myśli i umie, lecz w końcu wszystko od niej zależy, od pani fortuny, kogo zechce przyjąć, a kogo zaniechać. Możecie się przypatrzyć, jak się to dzieje. Widzę, że wyżej już schodów nie było, tylko jakieś koło, które się toczyło. Kto się go ujął, tego wyniosło w górę, na podłogę, a gdzie pani Fortuna mile go przyjęła i dalej wpuściła. U dołu nie mógł ktokolwiek zechciał uchwycić się koła, tylko taki człowiek, którego urzędnik Fortuny przypadek do koła przywiódł i na nim osadził. Każdemu innemu się ręce poślizły. Przypadek chodził między kupcami, kto mu wpadł w oko, sadzał go na koło. Niektórzy mu się na oczy ciskali, ręce podawali, prosili, zabiegi swoje, poty i mozoły, trudy przyniesione, nawet blizny i inne zasługi swojemu przed oczy jego stawiając. Ja sobie zaś myślę, że wprost chyba musiał być głuchy i ślepy, bo na osobę się nie oglądał, ani na prośby zupełnie nie zważał. Byli tu ludzie z rozlicznych stanów, których tu pierwej widziałem, jak bramą cnoty albo też tą ową poboczną bramą się dobijali, potu nie szczędzili, a jednak się szczęścia doczekać nie mogli. Inny nawet ani nie pomyślał, jak go przypadek za rękę ujął i w górę wyniósł. Z tych, co czekali, było wielu smutnych i bardzo tęskliwych, ponieważ na nich kolej przyjść nie chciała. Jednemu włosy całkiem posiwiały, inni zupełnie nadzieję stracili. Nie licząc na szczęście, do kłopotów swoich znowu powracali. Inni zaś koniecznie swego dopiąć chcieli, w górę do ogrodu pragnęli się wdrapać, oczy na fortunę błagalnie zwracając i ręce podnosząc.
Czy tak, czy owak położenie wszystkich szukających szczęścia było nadmiar nędzne, jak się przekonałem, opłakania godne? Rozdział 21. Pielgrzym się bogaczom bliżej przypatruje. Teraz chciałbym widzieć, rzekłem to przywódcy, co się na wierzchołku tej góry dzieje, jak pani Fortuna swych gości traktuje. Dobrze, odpowiedział i wzniósł się ze mną do wysokości, gdzie pani Fortuna, stojąc na kuli, korony, berła, półki, łańcuchy, spinki, worki, tytuły, imiona, miody i cukierki rozdawała, a potem gości w górę wypuszczała. Patrzę ja tedy na budowlę zamku i widzę, że się w trzech oddziałach wznosił. Jednym gościom dano miejsce na parterze, drugich wyżej wiodą, a innych do wyższych pokojów prowadzą. Tłumacz mi powiada, na dole mieszkają, których pani Fortuna pieniędzmi i mieniem uczciła. W pokojach nad tymi przybywają ci, którzy w rozkoszach życia się kochają. Na wyższym piętrze zaś tacy mieszkają, co za sławą gonią. Tych Fortuna sama sławą otacza, aby się inni na nich patrzali, a chwałę i cześć im oddawali. Niektórym z gości życzy dwóch rzeczy, niektórym zaś wszystkich, a ci się wszędzie przechadzać mogą. Tak więc rozumiesz, jakie to szczęście, gdy się kto na zamek Fortuny dostanie. A więc chodźmy, rzekłem, między tych pierwszych. Weszliśmy tedy do dolnych sklepów, lecz tam ciemno było i bardzo ponuro, także z początku nic a nic nie widział. Uszu mych jakieś brzęki dochodziły, a zapach stęchlizny ze wszech kątów raził. Gdy mi się nieco wzrok przetarł, rozjaśnił, ujrzałem mnóstwo ludzi wszystkich stanów w świecie. Jedni chodzili, drudzy leżeli, jedni siedzieli, inni zaś stali, a każdy miał nogi spięte pętami, tudzież łańcuchem związane ręce. Niektórzy mieli i na szyi łańcuch, a na plecach jakieś nałożone brzemię. Stworzyłem się bardzo i krzyknąłem wołając, cóż to się tu dzieje? Czyśmy do więzienia jakiego weszli? Tłumacz się roześmiał i tak do mnie mówi, boś ty niemądry! Przecież to są dary pani Fortuny, którymi ona swych kochanych synów obdziela. Ja się przypatruję tym sławetnym darom jednemu, drugiemu, trzeciemu, a widzę tylko stalowe pęta, żelazne łańcuchy, ołowiane albo gliniane nosze. A jakież to dary? Powiadam. O, takie ja nie dbam. Ale ty, durniu, ty nie widzisz dobrze. Odparł na to tłumacz. Przecież to wszystko jest szczerego złota. Ja się przyglądam i rozpatruję, ale nic nie widzę, jak tylko żelazo i zwyczajną glinę. Ach, nie mędrkuj tyle, burknął przewodnik. Wierz innemu więcej niż samemu sobie. Patrz, jak oni wszyscy te rzeczy cenią i ważą. Patrzę się i widzę cudo niemałe, jak się oni wielce w tych pętach kochali. Ten liczył ogniwa łańcucha swego, tamten je rozbierał i znowu składał. Inny swój łańcuch rękami ważył, inny długość jego na stopy rozmierzał. Inny go do ust cisnął, całował, inny przed mrozem, upałem i szkodą troskliwie chroniąc w chustki obwijał. W innym miejscu stali dwaj lub trzej gromadą, mierząc te łańcuchy i ważąc na ręku, czyj będzie dłuższy, co do wadgi, cięższy. Gdy się kto przekonał, że jego łańcuch ma mniejszą wagę, to się nad tym smucił. Bliźniemu zazdrościł, kto zaśmiał cięższy ten. Chodząc wokoło, pychał się, nadymał i z bogactwa chlubił. Inni przeciwnie siedzieli w kącie cicho i skromnie w cichości się ciesząc, w łańcuchach i pętach swych kochanie mając. Nie dbali o to, by inni wiedzieli o ich bogactwach, bali się bowiem zawiści ludzkiej i nawet kradzieży. Inni mieli skrzynie pełne złotej rudy i drogich kamieni, które tam sam kładli. Skrzynię otwierali i znów zamykali na miejscu, przykuci pozostawając. Bali się bowiem, aby im złodzieje mienia nie zabrali. Niektórzy nawet skrzyniom nie ufali, przeto swych klejnotów tyle nabrali i na sobie nawieszali, że z tym ciężarem ni stać, ni też chodzić nie mogli, tylko dysząc, chrapiąc na łożu, leżeli. Widząc te rzeczy, rzekłem u siebie, naprawdę nie wiem, jak tych ludzi można nazwać szczęśliwymi. Gdym tam na dole pracę i niedolę ludzką oglądał, to nic tak nędznego nie znalazłem, jak to wasze szczęście.
Wszystko wiec na to. Jest w tym coś prawdy, trudno się sprzeciwiać. Gdy człowiek ma tyle darów fortuny, których nie używa, to więcej przedtem ma trosk niż rozkoszy. Lecz temu pani fortuna nie winna, rzecze przewodnik. Gdy kto jej darów używać nie umie, ona nie jest skąpą, jak niektórzy ludzie, którzy zmienia swego ani dla siebie, ani dla bliźnich pożytku dobrego zrobić nie umieją. Gadaj ty, co chcesz, jednak musisz przyznać, że w ten wielkie szczęście, gdy człowiek coś ma. O takie szczęście, odpowiedziałam, jakie ja tu widzę, najzupełniej nie dbam. Rozdział 22. O rozkoszach świata. Wszystko wiedz, rzekł do mnie, chodźmy więc na górę, tam inne rzeczy uwidzisz, ręczę ci za to same rozkosze. Przyszliśmy po schodach do pierwszej sieni, a tu było kilka rzędów łóżek, miękkimi pierzami wysłanych, kolebiących się. Na tych łożach się ludzie rozwalali, koło nich stała służba z ogankami, wachlarzami i innymi tego rodzaju narzędziami, by muchy odpędzać i przewiew miły powietrza sprawiać. Gdy kto z leżących chciał z łoża powstać, natychmiast go obskakiwali, ze wszystkich stron ręce na pomoc wyciągali. Chciał się ubierać, jedwabne szaty mu podawali, było się trzeba gdzie dostać, na stolicach poduszkami wysłanych go przenaszali. A tu masz wygodę, jakiej sobie życzyłeś, rzecze przewodnik. Czegóż tu jeszcze więcej można żądać? Gdy tak człowiek wszystko dobre ma, o nic się nie stara, niczego się nie dotnie, a co dusza raczy wszystkiego ma dosyć i pod dostatkiem, czy to nie błogosławieństwo od Pana Boga? Ja na to rzekłem, weselej tu, prawda, niż tam na dole w owych męczarniach, ale i tutaj nie wszystko mi się podoba. A cóż to znowu? Odpowiedział na to. Że te leniuchy z oczami wypukłymi, odętą głową, nabrzmiałym brzuchem, członkami tkliwymi wyglądają jak wrzody na ciele człowieka. Gdy o nie zawadzisz, dotkniesz ich, poruszysz lub gdy wiatr ostrzejszy koło nich powionie, już zaraz ból czują. Stojąca woda, tak powiadano, gnije i śmierdzi. Tej prawdy przykłady widzę na tych ludziach. Tacy ludzie pewnie życia nie użyją, oni je prześpią i w próżnowaniu całkiem zmarnują. Tych rzeczy nie pragnę. Dziwny, ty jesteś jakiś filozof, odparł mój tłumacz. Tak mnie na inną sień zaprowadzili, gdzie dla oczu i uszu niemało znalazłem ponęty. Ogrody rozkoszne, stawy i obory były wokoło, była zwierzyna, ptactwo, ryby, była rozliczna, piękna muzyka, towarzystwa wesołego zgraja. Jedni sobie skaczą, drudzy gonią, inni tańczą, bawią się, szermują, grami się zajmują i nie wiem, co wszystko oprócz tego robią. To tu nie woda cicho stojąca, rzeczy przewodnik. To prawda, ja odpowiadam, lecz zostaw mię chwilę, aż się wszystkiemu dobrze przypatrzę. Rozpatrzywszy się na te wszystkie rzeczy, odpowiedziałem, dużo tu macie rozlicznych rozrywek, ale te mi człowiek ani łaknienia, ani pragnienia nie zaspokoi. Gdy się przesyci, w inne strony biegnie rozrywki szukając. Rozkosz taka małą mi się wydaje. Szukasz rozkoszy w jedzeniu i piciu? Odpowiada na to, to chodźmy dalej. Do trzeciej weszliśmy sieni, były tam stoły suto zastawione, a u nich wielki poczet biesiadników. Wszyscy weseli, w dobrym humorze, przystąpiwszy bliżej, widzę, że niektórzy ustawicznie jedzą i zalewają, aż się brzuch, odeł i żołądek pęka. Chwilami przecie musieli spoczywać. Z innych znowu górą i dołem ciekło, inni z potraw stołu tylko łakocie sobie wybierali, mlaskając przedtem językiem z rozkoszy i karku długiego jak istna żerć, jeszcze naciągając, aby jak najdłużej smak potraw czuli. Niektórzy się chlubili, że od lat 10, nawet i 20 wschodu i zachodu słońca nie widzieli, ponieważ nigdy nie byli trzeźwi, gdy zachodziło, a gdy wschodziło, nigdy do trzeźwości jeszcze nie wrócili. Nie siedzieli także tępi, zasmuceni, bo najróżniejsza muzyka huczała, do której oni głosy dołączali. Rozlicznego ptactwa i zwierząt polnych głosy słyszeć było. Jeden wył, drugi ryczał, trzeci krakał, czwarty szczekał, piąty gwizdał, szósty śpiewał, siódmy jęczał, najdziwniejsze przy tym robiąc grymasy.
Tłumacz się pyta, jak mi się ta harmonia podoba. Ani trochę, odrzekłem. On zaś na to mówi, a cóż ci tedy podobać się będzie? Czyś ty taki pień, że cię nic na świecie poruszyć nie może? Wtem mnie niektórzy w pobliżu stołu spostrzegli. Jeden mi przypija, drugi na mnie mruga, abym się przybliżył, dał wyjaśnienie, trzeci wywiaduje się, kto ja jestem i skąd przychodzę. Czwarty wstaje, dlaczego nie rzekę? Racz Pan Bóg żegnać. Ja się oburzyłem i odpowiedziałem, jeszcze by tam takim wieprzowym grodom miał Bóg błogosławić. Lecz ani tych słów nie wypowiedziałem już. Na mnie leciały talerze, półmiski, kufle i szklanki. Jak gdyby grad padał, żem się ledwie na bok uchylił i porwawszy z miejsca precz uciec był w stanie. Łatwiej mi było jako trzeźwemu precz się wydostać, niż im opiłym trafić w moje plecy. Tłumacz mój na to, czy ci nie mówiłem, abyś trzymał zawsze język za zębami, nie mędrkował tyle? Stosuj się do ludzi, a nie będą na twe rozumy uważać. Wszędy był się zaśmiał i ująwszy mię za rękę, rzecze, chodźmy tam raz jeszcze, ale ja nie chciałem. On dalej powiada, mogłeś się dobrze czemu przypatrzyć, gdybyś był milczał. Chodź tedy jeszcze, ale ostrożnie sobie poczynaj, stanowszy z daleka. Dałem się nakłonić i znowu wstąpiłem. Po cóż się zapierać? Dałem się uwieść i przyszedłem znowu. Pozwoliłem wypić na moje zdrowie i sam puchar wina razem z nimi na swoje zdrowie wychyliłem. Tylko dlatego, abym się bliżej wesołości owej przypatrzyć był w stanie. Zacząłem jak inni nieco przyśpiewywać, pląsać i skakać. Co oni robili, tom ja też robił. Ale to wszystko czyniłem nieśmiało, mając to uczucie, że takie rzeczy dla mnie nie przystoją, że się to nie godzi. Jedni się śmiali, widząc, że tego utrafić nie mogę. Inni się burzyli, że tego nie robię, jak się należy. Mnie zaczęło niecoś pod surdutem gryźć, pod czapką kłuć. Coś mi nieprzyjemnie w gardle stanęło. Nogi mi się chwiały, język się plątał, głowa mi kołem się obracała. Teraz się na wodza zacząłem oburzać, krzyczeć nam głośno, że to bydlęta są, a nie ludzie. A oburzenie moje się podniosło, gdym się rozkoszą onych rozkoszników bliżej przypatrywał. Tu słyszałem, jak niektórzy narzekali, że im ani jedzenie, ani picie nie smakuje, ba nawet do gardła iść nie chce. Inni się nad nimi ulitowali, a żeby im pomóc, musieli kupcy po świecie latać, szukając rzeczy, które by do smaku im przypadały. Musieli kucharze robić, co umieją, aby potrawom dodać zapachu, koloru i smaku i tym sposobem wprawić do żołądka. Musieli lekarze, by jedno drugiemu ustępowało z góry i z dołu sztucznie dopomagać. Dużo to pracy, dużo pieniędzy wszystko kosztowało, gdy te rzeczy do siebie włożyć i wlać mieli. Przytem nie brakło wstrętu, ściskania, wymiotów, kurczów żołądkowych i innych tego rodzaju przykrości. Źle spali, chrzękali, kaszleli, z odętym brzuchem się poruszali lub na pościeli się przewracali. Cierpieli na podagrę, na nogach stanąć nie mogli, ręce się trzęsły, z oczu im ciekło i inne podobne cierpienia mieli. A to ma być rozkosz? Zauważyłem. Lepiej stąd odejdźmy, abym co więcej nie musiał powiedzieć i jakich za to doznać przykrości. Odwróciwszy oczy i nos, zacisnąwszy, dalej stąd poszedłem. Rozdział 23. Losy ludzi stojących wysoko. Dla takich ludzi, którzy się tu dobrze zachowują, oświadcza dalej przewodnik, ma pani Fortuna jeszcze inny środek, aby ich uczcić nieśmiertelnością. A jakiż to środek? Odpowiedziałem. Bo to naprawdę jest coś nadzwyczajnego zostać nieśmiertelnym. Pokażcie mi ten środek. Wszechwiec się obrócił i na tymże placu na zachodniej stronie pokazał mi pewne podwyższone miejsce, czyli to występ pod szczerym niebem wzniesiony. Z dołu był schodek, a przy nim drzwiczki. U tych drzwiczek siedział jakiś dziwny człowiek, pełno na nim było oczu i uszu, a wszechsędzią go nazywali.
Kto chciał na wyższe miejsce się dostać, musiał się przed nim nie tylko zgłosić, lecz musiał przedstawić te wszystkie sprawy, dla których marzył o nieśmiertelności. Jego sądowi musiał się poddać. Jeśli w czynach jego, czy dobrych, czy złych, było cośkolwiek nadzwyczajnego, puszczano go w górę, a gdy nic takiego nie znaleziono, zostawiano w dole. Jak się przekonałem, na to wyższe miejsce najwięcej ludzi ze stanu zwierzchności, żołnierzy uczonych się dostawało. Daleko mniej było spośród duchowieństwa, spośród rzemieślników i ludzi, co ciche prowadzą życie. Raziło mnie bardzo, że tam nie tylko dobrych wpuszczano, lecz więcej zgoła jeszcze złych wchodziło, zbójców, tyranów, cudzołożników, morderców, podpalaczy i cokolwiek złego w świecie nabroili. Oczywistą rzeczą było, że takie uznanie było zachętą dla ludzi nikczemnych, aby we złem trwali. Zdarzyło się nawet, gdy się jednego z przybyłych pytano, czym sobie zasłużył na wieczną pamiątkę, że ten odpowiedział, iż spalił i zniszczył, co najwspanialszego na świecie znalazł, a to świątynię ogromnych rozmiarów i nader wspaniałą. 17 królów przez lat aż 300 z ogromnym nakładem ją budowało, a on tę sławę w ciągu dnia jednego w perzynę obrócił. Sędzia się przeraził nad takim zuchwalstwem, uznał go niegodnym odszczególnienia i wzbronił przystępu na wyższe miejsce. Wtem przyszła sama pani Fortuna i rozkazała, aby go wpuszczono. Przykładem jego będąc zachęceni, nabrali inni otuchy i śmiało zaczęli wyliczać, co złego zrobili. Jeden opowiada, ile krwi ludzkiej bez namysłu przelał, drugi jak bluźnił i Bogu złorzeczył, inny, że Boga na śmierć zasądził, inny, że słońce z firmamentu zerwał i w otchłań rzucił, inny, że nowy związek morderców i podpalaczy utworzył, za których pomocą pokolenie ludzkie do połowy zgładzi. I wielu ich jeszcze o podobnych zbrodniach opowiadało, ale mnie te rzeczy były bardzo wstrętne. Wszedłem tam za nimi, a tu mnie zaraz jakiś urzędnik pani Fortuny przyjmuje. Nazywał się Powieść i miał na sobie tylko same usta. Jak ten tam na dole miał tylko same oczy i uszy, tak na tym były usta i języki ze wszystkich stron. Od nich wychodził wrzask i krzyk niemały. Kto nieśmiertelnej miał dostąpić sławy, tyle na tem zyskał, że imię jego na wszystkie strony głośno zagrzmiało. Słuchałem dłużej tego rozgłosu i wkrótce poznałem, że niedługo trwało, a te okrzyki znowu przycichły i znowu o innych rzeczach rozmawiano. A to mi nieśmiertelność, pomyślałem sobie. Każdy z tych ludzi na chwilę słynie, a potem więcej na niego nie spojrzał. O nim nie mówią i wcale nie myślą. Tłumacz rzekł mówiąc, wszystkiego ci mało, to się przynajmniej na tych tam przypatrz. Obejrzawszy się, widzę malarzy, którzy siedząc na krzesłach, niektóre z tych osób malowali na płótnie. Pytam, co to znaczy? Odpowiedziano, głos i słowo ludzkie za chwilę przebrzmi, lecz taka pamiątka zawsze pozostaje. Patrzę, a oto kogo wymalowali, precz wyrzucają. Obraz tylko zachowują, a żeby go ludzie widzieli, na drążku go noszą. To mi nieśmiertelność, rzekłem u siebie. Człowieka wyrzucić, aby nędzny zginął, a malowidło tylko zachować. Nic to innego jak dziwne szaleństwo. Cóż dla mnie z tego, że sobie ktoś papier moją podobizną zamalował, a ze mną się potem kto wie, co stanie. Oto ja nie dbam. Co słysząc, tłumacz surowo mnie złajał, pytając, co takim rozumowaniem osiągnąć zamierzam. Milczałem tedy, aż tu oto naraz nowe kłamstwo widzę. Napotykam obraz pewnego człowieka, którego w życiu widziałem, krasnego i wspaniałego, w obrazie wyglądał jak istny potwór. Przeciwnie, ujrzałem obraz człowieka, który w życiu bardzo był pospolitym, a na obrazie wyglądał jak cudo piękności. Niektórym ludziom dali dwa obrazy, trzy, nawet i cztery, a każdy nieco inaczej wyglądał. Nie wiedziałem, co o tych malarzach myśleć, albo ich niedbałość, albo umyślne fałszowanie rzeczy było powodem takiej nieprawdy.
Także mnie marność tych rzeczy raziła. Jedno obrazy były zacadzone, okryte kurzem, spróchniałe i zgniłe, także nie poznałeś, kogo przedstawiają. Inne znów kupami leżały na ziemi, także ich nikt nigdy dojrzeć nie był w stanie. Tak więc wygląda sława tego świata. Między tym przyszła pani Fortuna i rozkazała, aby niektóre stare i wiotkie precz wyrzucono. Z tymi też dużo nowszych obrazów poszło na zniszczenie. Tak zrozumiałem, ile nieśmiertelność tego świata jest warta. Fortuna jest zmienną, jej umysł niestały. Dziś wezwie człowieka, aby na jej grodzie miał przebywanie. Jutro umysł zmieni i precz go wyrzuci. A przeciw takiej zmienności umysłu niczym się, człowiecze, nie ubezpieczysz. Widząc te rzeczy, takiego do nich nabyłem wstrętu, że mi się ckliwo zrobiło. Fortuna dziwnie z synami swymi się obchodziła. Po zamku z nimi się przechadzała, rozkosznikom rozkoszy, bogaczom bogactw, to przydawając, to znowu ujmując, jak się podobało. Byli też tacy, którym wszystko odebrawszy, precz ich z zamku swego w świat wyrzuciła. Śmierć mię i tutaj trwogą napawała. Widziałem bowiem, jak przychodziła, jednego po drugim wyprowadzając, tylko że się to działo nierównym sposobem. Na bogaczów strzały swe wysyłała, albo przyklęknąwszy i łańcuchem złotym ich otoczywszy dusiła. Rozkosznikom w ciasta nasypała jadu, mocarzów i ludzi sławnego imienia, rzucała z góry, by szyję złamali, lub ich za kordy, rusznice i miecze pędziła, gdzie wskutek odniesionych ran marnie ginęli. Rozdział 24. Pielgrzym zaczyna tracić zaufanie i z wodzami swymi się sprzecza. Tak mnie strach ogarnął, że nigdzie na świecie ani na tym zamku pocieszenia nie ma, bo nic nie znalazłem, czego by się serce śmiele, bezpiecznie i całkowicie trzymać było w stanie. A ta myśl mi wielki smutek sprawiała, z którego mię tłumacz na próżno wyrwać się usiłował. W końcu zacząłem skarżyć się, narzekać. Biada mnie nędznemu, czy już na tym świecie niczego nie znajdę, co by serce moje pocieszyć mogło? Przy każdej sprawie widzę tylko ucisk i utęsknienie. A któż temu winien, jeśli nie ty sam, dziwny grymaśniku? Rzekł na to mój tłumacz. Wszystkim się brzydzisz, co ci ma sprawiać radość. Spojrzyj na innych, jak każdy w swym stanie jest dobrej myśli, dosyć słodyczy w sprawach swych znajdując. Chyba są niemądrzy albo kłamią, odpowiedziałem, bo żeby prawdziwie szczęśliwymi byli, wcale być nie może. A więc i ty tak czyń, rzecze wszędobył. Znajdziesz pewną ulgę w swym utęsknieniu, odrzekłem na to. Tego ja nie umiem. Pomnij, kilkakrotnie rzeczy badałem, a wszędzie znalazłem, że się zmieniają i kiepsko kończą. Tłumacz rzekł do mnie, co to fantazja u ciebie nie robi. Gdybyś tak w ludzkich sprawach nie przebierał i rzeczami świata tyle nie pomiatał, to byłbyś jak inni, co mają umysł zupełnie spokojny i szczęścia i radości w życiu doznawają. Musiałbym chyba równie tak jak ty, odpowiedziałem, w zewnętrznych rzeczach tylko się zatopić, uśmiech przypadkowy poczytać za radość, przejrzenie ksiąg kilku uważać za mądrość, a gdy choć trochę szczęścia mi sprzyja, mieć to już za szczyt zadowolenia. Ale cóż zacznę z potem i ze łzami, z jękiem, narzekaniem, z niedostatkami, z różnym nieszczęściem, którym we wszystkich stanach ni końca, ni liczby znaleźć nie mogłem. Albowiem biada i znowu biada życiu naszemu. Powiedliście mnie wszędzie wokoło, ale cóż mnie z tego? Obiecywaliście bogactwo, naukę, rozkosz, pocieszenie, a cóż ja mam z tego? Nic a nic, co ja teraz umiem, nic a nic. Gdzie jestem? Sam nie wiem. To tylko wiem, iż po tylu próbach, po tylu pracach i niebezpieczeństwach, jakie przechodziłem, po tak wielkim wysileniu umysłu i sił wytężeniu, nic nie znalazłem, jak w sercu swem boleść, u bliźnich nienawiść. Tłumacz na to. Na to zasłużyłeś. Dlaczegoż nie czynisz, jak ci radziłem? Od pierwszej chwili na to nalegałem.
nic nie podejrzewać, wszystkiemu wierzyć, niczego nie próbować, ale wszystko przyjąć, nic nie potępiać, wszystkiemu sprzyjać. Droga taka byłaby przyjemną, byłbyś nią kroczył bez nieprzyjemności, ludzie byliby tobie sprzyjali, a w własnym sercu byłbyś spokojny i zadowolony. Na to ja rzekłem, bez pochyby, w twoim będąc omamieniu byłbym jak inni marzył, siebie zapominał, byłbym pod jarzmem wszelkich sił dodawał, a przytem pląsał i się radował. Lecz teraz widziałem i poznałem prawdę, że niczym nie jestem, nic też nie umiem, ani też nic nie mam, a nie tylko ja, ale wszyscy ludzie. My tylko mamy takie urojenia, my cień chwytamy, prawda zaś wszędzie przed nami uchodzi. Ach, nędznyż my ludzie. Tłumacz mi na to, co powiedziałem, jeszcze raz powtarzam. Twoja w tem jest wina. Żądasz rzeczy wielkich i nadzwyczajnych, jakie się nikomu w życiu nie dostają. Tym mocniej boleję, odpowiedziałem, że nie sam tylko jestem tak biednym, ale że całe pokolenie moje w nędzy się znajduje, choć o tem nie wie. Tłumacz odpowiedział, już ja teraz nie wiem, jak życzeniu twemu zadość uczynić. Głowa twa jest całkiem obałamucona. Jeśli ci się ani świat, ani ludzie, ani praca, ani próżnowanie, ani nauka, ani umiejętność słowem, nic a nic w świecie nie podoba, to ja już nie wiem, co z tobą zacząć i co ci polecić. Wszędy był na to. Zawiedźmy go jeszcze na zamek pani królowej naszej, tam chyba jeszcze się opamięta. Rozdział 26. Pielgrzym rozpatruje się po zamku mądrości królowej świata. I tak mnie prowadzą. Jak ślicznie zamek przedstawiał się oku, na zewnątrz wszystek był pomalowany. Brama była obsadzana stróżami, którzy nikomu nie dali przystępu, jeśli nie miał władzy lub urzędu w świecie. Takim tylko było wolno wejść do wnętrza zamku, krom służebników pani królowej, którzy jej rozkazy wykonywali. Gdy kto inny chciał się na zamek popatrzyć, to tylko zewnętrznie mury jego widział, lecz i takich gapiów dosyć widziałem, którzy otwartymi usty patrzyli więcej niż oczyma. Że mnie do bramy zamku prowadzili, było mi przyjemno. Byłem też ciekawy na te tajniki, jakie mądrość świata u siebie chowa i czy będę w stanie je wyrozumieć. I tutaj nie miałem być bez przygody. Stróże mnie otoczyli, zaczęli badać, czego ja tu szukam. Na oczy wkładają mi okulary i uprząż jakąś na głowę dawają, lecz wszędy był znany na zamku mądrości, coś do nich szepnął, za rękę mnie ujął i aż na pierwszy plac zaprowadził. Patrząc na samą zamku budowę, widzę ściany jego lśniące jak śnieg białe. Powiadali, że są z alabastru, lecz ja się patrząc, ręką dotykając, tylko papier widzę, a tu i ówdzie małymi szparami przebija kądziel, z czego się domyślam, że ściany są puste, wypchane szmatami. Widząc takie kłamstwo, musiałam się zaśmiać. Przyszliśmy ku schodom, po których się gdzieś w górę wchodziło. Nie miałam odwagi puścić się na nie, lękałem się, aby ze mną nie runęły. Serce przeczuwało, że mnie tam spotka coś nieprzyjemnego. Ale tłumacz nagli wołając, mój miły, co znowu znaczą te fantazje? Bój się prędzej tego, aby się niebo nie zawaliło. Widzisz przecie mnóstwo rozlicznych ludzi, co po nich idą w dół i do góry. Patrząc na tych ludzi, ja się puściłem krętymi schodami, w górę wysoko, ale się bałem zawrotu głowy. Rozdział 27. Pielgrzyma w Pałacu Mądrości oskarżono. Wiedli mnie potem na jakąś sień wielką, gdzie mię najprzód światło jakieś nadzwyczajne olśniło, nie tylko dlatego, że było dużo bardzo wielkich okien, ale jeszcze więcej dla drogich kamieni, którymi ściany były wysadzane. Na podłodze drogie były kobierce lśniące się od złota, zamiast powały był jakiś obłok, czyli też mała chmura, czego nie mogłem dobrze rozeznać, ponieważ mi się oczy natychmiast na miłą królową przecudnej piękności zwróciły. Na wysokim siedziałem miejscu, nad nią się wznosił wspaniały baldachim. Koło niej stali
radcy, służebnice i orszak wspaniały nadworne jazdy. Na widok tej chwały serce mi zadrżało, zwłaszcza gdy wszystkie na mnie patrzały. Wszędy był rzekł do mnie: nie bój się niczego, przystąp nieco bliżej, aby cię jejmość królowa widziała. Serca nie trać wcale, ale grzeczności nie zapominaj. A tak mnie zawiódł aż na środek sali i nisko mi się ukłonić rozkazał, co ja uczyniłem, choć nie wiedziałem, jak się na to dobrać. Tłumacz, który mi się bez mojej woli wodzem narzucił, zabrał głos i rzekł: Najjaśniejsza Pani, Królowo Świata, Promyku Boży, Przecudnej Jasności, wielebna mądrość tego młodzieńca przyprowadziliśmy przed oblicze Twoje. Od namiestnika Twojego przypadku dostał na swe szczęście ścisłe pozwolenie do przeglądania stanów i porządków, jakie w tym sławnym Królestwie Świata od samego Boga Tobie powierzono. Są zaprowadzone i od kończyn ziemi aż do jej kończyn mają znaczenie. My zaś, cośmy według wyraźnej woli Twej jego przewodnikami ustanowieni zostali, oprowadziliśmy go przez wszystkie stany i wszystkie rządzenia mu pokazaliśmy. Z pokorą jednak i boleścią serca wyznać musimy, że mimo wszelkiej wiernej i uprzejmej pracy i usiłowań naszych, nie byliśmy w stanie do tego przywieść, aby sobie pewien porządek obrał i w nim się osadził, jako inni wiernym i posłusznym poddanym Twym został. Ustawicznie i przy każdej sprawie za czymś on tęskni, wszystko mu się przykrzy i nie wiedzie, czego żąda i szuka. My dziwnym rządzeniem tego człowieka nie rozumiemy, ani zaspokoić ich nie możemy, przeto go przed Twą wielebną jasność stawiamy. Niech wysoka mądrość Twoja zechce nam poruczyć, jak z nim postąpimy. Gdym te rzeczy słyszał, serce mnie bolało, jak każdy sobie wyobrazić może. Widziałem bowiem, że mnie tu na sąd zaprowadzono. Bałem się niemało, szczególnie gdym widział u tronu królowej leżącą jakąś straszną bestyję. Czy to był pies, czy ryś, czy drak, jaki, nie wiem. Tylko się mu oczy okropnie iskrzyły, gdy na mnie patrzył. Trzeba tylko poszczuć, a już na mnie skoczy. Stali też rycerze, drabanci królowej, dwaj w żeńskim ubraniu, olbrzymi i groźni, a szczególnie jeden, który był po lewej. Miał pancerz żelazny, kolczasty jak jeż. Tego się dotknąć nie było można. U rąk i u nóg były paznokcie ze szczerej stali. W ręce jednej trzymał oszczep i miecz, w drugiej zaś miał łuk mocny i ogień. Ten drugi rycerz nie był taki groźny, więcej się śmiesznym wydawał. Zamiast pancerza miał na sobie kożuch ze skóry lisiej, sierścią na zewnątrz, zamiast halebardy trzymał ogon lisi, a w lewej trzymał gałąź z orzechami, którą potrząsał. Tłumacz, a raczej zdrajca, zakończył mowę. Królowa, której twarz była welonem okryta, ważnymi słowy się odezwała. Piękny młodzieńcze, tak powiedziała. Żeś sobie umyślił i tego pragnął wszystko na świecie przeglądnąć i zbadać, dość mi się podoba. Ja sama lubię, gdy najmilsi moi tak postępują i chętnie przez służebniki i służebnice swoje do tego pomagam. Lecz tego o tobie nie lubię słyszeć, że strasznie przebierasz i siebie samego masz zadobranego. Będąc wśród świata wcale nowym gościem, trzeba ci się uczyć, a ty w mędrkowania tylko się wdajesz. Mogłabym z tobą surowo postąpić i tym sposobem dać innym przykład surowej karności, ale ja wolę dawać przykłady zgody i dobroci niż surowej kary. Przeto pozwalam, byś jeszcze dłużej na zamku zabawił i lepsze powziął wyrozumienie o tutejszych sprawach. Czy będziesz umiał tej łaski mej ważyć? Pomnij u siebie, że nie każdy człowiek się tutaj dostanie na te tajne miejsca, gdzie się dekrety i wyroki świata ustanawiają. To powiedziawszy, ręką skinęła, a ja w myśl wskazówki na bok ustąpiłem, zupełnie ciekawy, co to dalej będzie. Stanąwszy na boku, pytam się tłumacza, jakie tytuły ci radcy mają, jaka ich ranga i jaka powinność. Odpowiedział na to: to są tajni radcy, co najbliżej stoją jej królewskiej mości. Po prawej stronie czystość, pilność, ostrożność,
rozwaga, uprzejmość, wstrzemięźliwość. Po lewicy są prawda, gorliwość, prawdomówność, męstwo, cierpliwość, stałość. Wszystkie te radczynie stoją koło tronu królowej swojej, tak jak przystoi. Które na niższych stopniach się znajdują, są urzędniczkami, namiestniczkami królowej świata. Ta w szarej sukni przepasana jest namiestniczką na dolnej stronie, nazywa się Industria, pilność. Ta w złotogłowiu z haftowaną falbaną i wieńcem na głowie, już ją gdzieś widziałem. Jest namiestniczką na zamku błogosławieństwa i zwie się szczęściem. Obydwie ze swymi pomocnicami bawią raz tam, a znów tu, w miarę tego, gdzie trzeba wydawać rozkazy i przyjmować zadania. Z tych namiestniczek ma znowu każda swoje podwładne. Po stronie pilności jest miłość, co rządzi stanem małżeńskim, dowcipność potrzebna w stanie uczonych, nabożność, co rządzi w stanie duchowieństwa, sprawiedliwość u zwierzchności, a w wojsku waleczność. Słysząc te imiona, wszystkie tak śliczne, a widząc, jak w świecie wszystko jest inaczej, byłbym chętnie na to nieco powiedział, ale się bałem, przeto u siebie tylko pomyślałem, a mianowicie dziwna to sprawa jest na tym świecie. Król kobieta, radcy kobiety, urzędnicy kobiety, cały rząd kobiecy. Któż się ich bać będzie? Zapytam się jeszcze o tych dwóch drabantów. Na co są oni potrzebni? On odpowiada, że jej mość pani królowa ma swe nieprzyjaciół i zasadniki, od których się strzec i warować trzeba. Ten drabant mający lisie ubranie nazywa się chytrość. On drugi z ogniem i mieczem w ręku zowie się potęga. Gdy jeden za słaby, to drugi broni, a tak obydwa się wyręczają. Zamiast strażnika mają około siebie ogromnego psa, który zacznie szczekać i wypędzać z miejsca, gdy podejrzana osoba się zbliża, lecz ty się na te rzeczy nie tyle oglądaj, lepiej uważaj, co się dziać będzie. Chętnie tak zrobię, odpowiedziałem. Rozdział 28. Salomon z wielkim orszakiem przybył na pałac. Gdy chciałem posłuchać, co się to dziać będzie, wtem powstał szum dziwny i zgiełk niemały. Wszyscy się patrzą, co to znaczyć może, patrzę też i ja, a tu widzę postać o niezwykłym blasku. Na głowie korona, w ręku złote berło, a za nim zastęp. Rycerstwa na koniach jadą na pałac królowej mądrości. Wszyscyśmy zdumieni na nich patrzali. Postać królewska wystąpiła naprzód, oczy zgromadzenia zwróciły się na nią wszystkie, a więc i moje. Zabrawszy głos, mówił, że Bóg Najwyższy ten go zaszczycił, iż mu pozwolił przejrzeć sprawy świata i zbadać takowe z większą swobodą niż uczynić mogli, co przed nim byli i po nim nastaną, tudzieżby mądrość, która światem rządzi, za żonę pojął. Tej tedy szuka i po nią przyjechał. Oznajmił swoje imię, że jest Salomonem, królem sławnego w świecie narodu izraelskiego. Na to opatrzność kanclerzyna państwa odpowiedziała, mądrość jest małżonką samego Boga, przeto nikogo poślubić nie może, wszelako przyjaźni mu nie odmawia, jeśli się taką zadowolić zechce. Na to rzekł Salomon, tu sobie usiędę i zostanę siedzieć, aż się przekonam, jaka jest różnica między mądrością i między błazeństwem, albowiem nic mi się nie podoba z tych wszystkich rzeczy, które się dzieją pod słońcem. Gdym to usłyszał, bardzo się uradowałem, że już przecie da Bóg innego wodza i radcę dostanę, jak dotąd miałem. Przy nim, myślałem, będzie mi bezpieczniej i lepiej wszystko będę mógł zbadać, a dokąd on pójdzie, tam ja za nim pójdę. Tak w sercu moim Boga wysławiałem. Salomon miał z sobą zastęp przyjaciół, którzy przybyli, by się o mądrości królowej świata sami przekonali. Byli koło niego mężowie zacni, ważnych cnót pełni. Byli, jak rzeczono, patriarchowie, prorocy, apostołowie, wyznawcy i inni. Tak się ci mężowie sami nazywali. W ostatnich szeregach byli niektórzy z liczby filozofów, Sokrates, Platon, Epiklet, Seneka i jeszcze inni. Ci wszyscy po bokach miejsca zajęli, a ja razem z nimi, albowiem bardzo byłem ciekaw, co to teraz będzie.